Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie znaki ziemskie na prognozie tygodniowej z kart Tarota od 18 do 24 marca bieżącego roku. Zaczniemy sobie od zodiakalnego koziorożca. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym z Was może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, znajduje się w opisie tego filmu. Tymczasem przejdziemy do czytania. Karty, jak wiecie, mamy już potasowane, teraz je tylko przełożymy i już patrzymy, co tam w naszych koziorożców w tym tygodniu ciekawego może się wydarzyć. Poniedziałek. Dwa kielichy, pięknie. Wtorek. Szóstka mieczy. Środa, świat, ale niebieska jak na razie, bardzo ładnie, czwartek, rycerz mieczy, piątek, paś kielichów, sobota, trzy miecze i niedziela, królowa denarów. W tle czytania karta diabła, wasza energia, więc nic nie powinno być strasznego, po prostu karty radzą, żebyście w tym tygodniu były sobą, nie zważały na nic i na nikogo, tylko robiły swoje i mknęli przed siebie, tak? Dobrze, zaczynamy. Poniedziałek, piękna energia, dwa kielichy. Kochani, szykuje się dla Was cudowny dzień. Pod względem emocji, pod względem uczuć, na pewno bardzo miło go spędzicie w towarzystwie ukochanej bądź ukochanego mężczyzny. Wszyscy, którzy są w relacji, naprawdę taki fajny, romantyczny dzień. Być może razem będziecie we dwójkę coś planować, gdzieś pojedziecie, razem będziecie działać. Dwójka kielichów pełnia szczęścia emocjonalnego, pełnia miłości. Ofiarowanie sobie tej miłości, sprawianie sobie komplementów, sprawianie sobie przyjemności, będziecie dla siebie mili, serdeczni. Jednym słowem, szykuje się dla Was wspaniały dzień, będziecie kochać, będziecie czuć się kochane, kochane koziorożce. Ogólnie nic tego dnia nie powinno popsuć Wam ani nastroju, ani humoru. Bardzo miły, sympatyczny dzień, jeżeli nawet będziecie sprawy jakieś załatwiać na mieście, jakieś sprawy urzędowe, czy ogólnie wszystkie sprawy, które będą dotyczyć tego dnia, ułożą się pomyślnie, będziecie w szampańskim nastroju i przede wszystkim będziecie czuli bliskość tej drugiej osoby. Możecie liczyć na wsparcie swojego partnera bądź partnerki. Bardzo ładnie. We wtorek szóstka mieczy. Karta planowania podróży, wyjazdów. Może być to taki mobilny dzień, gdzie będziecie dużo podróżować, wyjeżdżać. Karta mówi też o zmianach kierunku swoich działań, tak? Może być to wyjazd do nowej pracy, może być to takie planowanie jakiejś dalszej podróży, być może jakiegoś urlopu, być może jakiejś wycieczki, planowanie przeprowadzki jak najbardziej. Szóstka mieczy. Pozytywne jakieś rozwiązania, na pewno. Te miejsca, które Wam już nie pasowały, źle na Was wpływały, opuszczacie i idziecie w nowym, lepszym kierunku z dobrymi widokami na przyszłość. Więc karta mówi, ponieważ są to myśli o takim szybkim planowaniu, tak? O szybkim podejmowaniu decyzji odnośnie przemieszczania się, wyjazdu, przeprowadzki lub nowego kierunku pracy na przykład, tak? W środę. Następna piękna karta, karta świat. No w tym dniu drzwi i okna wszystkich spraw otwierają się na Was szeroko.
będziecie otwarci na ludzi, ludzie będą otwarci na Was. Bardzo pozytywny dzień, dzień sukcesu, dzień triumfu, dzień osiągnięcia jakiegoś celu. Na pewno wszystkie sprawy tego dnia poukładają się po Waszej myśli, będziecie bardzo szczęśliwi, będziecie się czuli dumni ze swoich osiągnięć. Możliwy wyjazd, co poprzedza właśnie ta karta szóstki mieczy, jakaś podróż, być może nawet wyjazd za granicę, więc niektórzy z Was wyjadą gdzieś, być może wrócicie z zagranicy do domu. Karta świat, szczęśliwy jakiś koniec, tak? Koniec jakiegoś etapu w Waszym życiu. Zaczyna się coś nowego, coś szczęśliwego dla Was, spełnią się jakieś Wasze marzenia. Osiągniecie swój cel, tak? To jest jakaś nagroda dla Was za to, co do tej pory żeście wypracowali. Dla tych z Państwa, którzy szukają nowej pracy, jak najbardziej nowa, świetna praca i to taka praca, która będzie Was i emocjonalnie zadowalała, tak? I finansowo, więc bardzo ładnie. Super tydzień. Czwartek, rycerz mieczy. Dotrą do Państwa jakieś szybkie wiadomości, znowu szybkość, znowu coś się będzie działo. Rycerz mieczy jest to taka troszeczkę chaotyczna energia, coś możecie podejmować, jakieś decyzje pod wpływem impulsu. Niewątpliwie będziecie tutaj błyszczeć intelektem, każda Wasza sprawa będzie dokładnie przemyślana, będziecie się kierować tutaj faktami, obiektywnie patrzeć na wszystkie sprawy, wszystko dobrze analizować. Rycerz mieczy jest to karta też pewności siebie, takiej inteligencji. Ale to też karta nieoczekiwanych wydarzeń, być może jakieś nowe wiadomości szybko do Was dotrą. Rycerz mieczy jest to mężczyzna 30-35 lat z trygonu powietrza, blinięta waga wodnik, więc jest możliwość też załatwiania tutaj jakichś spraw z takim mężczyzną. Być może jest to jakiś urzędnik, być może policjant, więc przy tym wyjeździe może uważajcie, żeby Was tutaj jakaś kontrola drogowa nie zastała i być może, żeby mandatu nie płacić. No nie wygląda tutaj na to, żeby coś takiego się wydarzyło, ale też tak może być, co dla niektórych koziorożców, tak? Ogólnie karta mówi o jakichś szybkich informacjach, które powinny w czwartek do Was dotrzeć. Co w piątek? W piątek karta pazia kielichów. Młoda energia, zazwyczaj dziecko do 18 roku życia, z trygonu wody, rak, skorpion bądź ryby. Energia wrażliwości, energia jakiegoś nowego uczucia, flirtu, nowej przyjaźni, ale to jest też karta spełniania swoich życzeń, więc może kupicie sobie coś ładnego, może wyjdziecie gdzieś na miasto, zabawicie się i po prostu Wasze emocje pójdą w górę i będzie to fajny dzień, taki spokojny, zrównoważony. Paź kielichów jest to też karta wrażliwości i troszeczkę kierowania się uczuciami. Może Wasz nastrój w tym dniu być taki troszeczkę chwiejny. Pamiętajcie, żeby nie brać wszystkiego do siebie, co tam nam ktoś powie, czy coś się wydarzy, żebyście tego na emocje od razu nie przetwarzali, nie brali tego do siebie i jakoś nie rozemocjonowali się nad tym, tak? Ogólnie karta pozytywna, bardzo fajny dzień, spokojny, będziecie wrażliwi na uczucia, na dawanie uczuć, na przyjmowanie uczuć. No ta sobota mi się troszeczkę tutaj nie podoba, bo jakieś rozczarowanie, coś Was tutaj zdenerwuje. Trzy miecze, jest to karta smutku, jest to karta bólu, ktoś może nam powiedzieć coś niemiłego i no, może być nam z tego powodu bardzo przykro. Taki ból emocjonalny, tak, jakaś bolesna prawda, coś tutaj się może wydarzyć, może jakaś niewykorzystana szansa na coś. No po takim pięknym tygodniu tak nie bardzo pasuje mi tutaj ta karta, ale no coś być może się dowiecie o czymś, może ta informacja tutaj jakaś do Was przyjdzie i być może nie będzie miła, albo po prostu będziecie w tą sobotę mieli taki troszeczkę smutny humor. Może pogoda będzie nie dopisywała i jakiś ból głowy może być, jakieś natrętne myśli mogą przyjść. Więc no, nie przejmujcie się tak bardzo tą sobotą, raczej no, myślcie pozytywnie, więc nic takiego strasznego nie powinno się tutaj wydarzyć. W niedzielę karta królowej denarów, kobieta po 45 roku życia z trygonu ziemskiego, czyli waszego, byk, panna bądź koziorożec, co niektórzy z Was mogą miło spędzić dzień z taką kobietą, może to mama Wasza, może żona, siostra, kuzynka, przyjaciółka. Królowa denarów jest to kobieta dojrzała,
już z jakimś doświadczeniem życiowym, na pewno majętna. No, dorobek jej życia wskazuje na to, że ma, że tak powiem, odłożone na kupkę parę groszy. Karta zwiastuje też wszelkim sprawom finansowym, więc jeżeli tu jakieś transakcje finansowe w niedzielę by wchodziły w grę, to na pewno wszystko Wam się uda. Karta też mówi o tym, że możecie sobie kupić coś ładnego, na przykład do mieszkania, bo Królowa Denarów mówi też o tym, że możecie upiększać swoje mieszkanie. Może kupicie sobie coś ładnego, co sprawi Wam frajdę. Ogólnie finanse, ogólnie pozytywna, dobra kobieta, opiekuńcza. To jest mała cesarzowa, czyli bardziej by mi to wskazywało tutaj na Waszą mamę. Być może odwiedzi Was, albo Wy pojedziecie odwiedzić rodziców i bardzo miło spędzicie niedzielę w gronie rodziny. Tak jak już mówiłam, karta tła, karta diabła. Jest to Wasza energia, dlatego tutaj przy tym znaku, przy tym czytaniu nie obawiałabym się tej karty. Ale mimo wszystko będę ostrzegać, żebyście może zbyt nerwowi nie byli w tym tygodniu. Uważajcie na manipulacje, krętactwa, żeby nie być uzależnionym od czegoś lub od kogoś. Diabeł jest to karta, która mówi o wszelkich uzależnieniach, tak, jakichś nielegalnych transakcjach. To mogą być takie jakieś nerwowe sprawy, jakieś kłamstwa, oszustwa, ale też nacisk na materializm. No uważajcie, żeby ten diabeł Was tutaj nie pokusił, tak? Żeby jakieś cierpienie właśnie może w tą sobotę z tego nie wynikło. Ale ogólnie mówię, że to jest karta Wasza, więc być może to będzie z naciskiem na jakieś przyjemności, co ten diabeł tutaj jakiegoś psikusa może zrobić i po prostu no, bardziej wzmocni tą Waszą energię w kierunku zdobywania tutaj jakichś doświadczeń czy zamierzonych celów. Dobrze, teraz zobaczymy sobie jeszcze ogólną energię, kartę Radę. Król Mieczy. W tym tygodniu uważajcie na sprawy urzędowe, na różnych urzędników, na jakieś osoby wysoko postawione, które znają się na prawie, ale też karta radzi, żebyście byli w takim ocenianiu różnych sytuacji troszeczkę surowi i taki mieli chłodny, analityczny umysł, tak, żebyście wszystko dobrze przemyśleli, żebyście się kierowali logiką, sensem, sprawdźcie wszystkie dokumenty, zanim podpiszecie, bądźcie po prostu osobami mądrymi, obiektywnie i faktycznie podchodzącymi do danych spraw, tak. Ja, moi kochani, jeszcze może dobiorę tutaj kartę do tej trójki mieczy, bo tak mnie tutaj coś korci. Dlaczego? Bo taki macie ładny tydzień i dlaczego Wy tutaj tacy smutni w sobotę będziecie? Nic nie wskazuje na to, ale czemu? Karta gwiazdy, moi kochani. Czyli tak jakby się nie spełniło jakieś Wasze marzenie, ewentualnie jest to karta wodnika, być może przez jakiegoś wodnika będziecie tutaj smutni i rozczarowani. Ale co mi tutaj jeszcze przychodzi do głowy, kochani? Może ta łezka poleci po policzku, dlatego że jakaś fajna tutaj historia się wydarzy i to będą łzy szczęścia, no oby to się Wam sprawdziło. No gwiazda i trzy miecze, takie troszeczkę przeciwstawne energie, ale to może być takie szczęście w nieszczęściu. Albo tak jak mówię, no coś tu się nie uda, jakieś Wasze plany, jakieś marzenia, coś tam się pokrzyżują i dlatego może być jakiś zawód, może być jakaś troska, że coś jednak nie wyszło po Waszej myśli. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Teraz jeszcze zobaczymy sobie przesłanie anielskie na ten tydzień. Proszę o wsparcie anielskie dla zodiakalnych koziorożców. Już wybieramy aniołka. Może teraz z tej strony. Praca z energią. Życie bywa elektryzujące, ponieważ samą jest jego esencję stanowi energia. Twoje ciało to niezwykłe pole energetyczne, na które miłość wywiera korzystny wpływ. Twe dłonie i serce są gotowe, żeby przekazywać uzdrawiającą energię Twoim bliskim i klientom. No widzicie, kochani, piękne przesłanie. Pracujcie nad swoimi emocjami, pracujcie nad swoją energetyką ciała. Pamiętajcie, żeby trzymać te wibracje na wysokim poziomie, tak, żeby żadna sytuacja, nawet bardzo ciężka, ja wiem, że to jest trudne, ale nie wprowadzała Was w stan takiej depresji, z takiego dołowania, bo wtedy jak wibrujecie na tych niskich
energiach, no to jest byle jak, tak? Więc zawsze jak coś się takiego złego wydarzy, co Was tam może zasmucić, poprawcie sobie humor jakimiś przyjemnościami. Dobra lektura, ulubiony film, muzyka, albo po prostu wyjście z przyjaciółmi, żeby nie myśleć, nie siedzieć w tych negatywnych energiach. Dobrze, kochani, życzę Wam wspaniałego tygodnia, samych sukcesów, spełnienia marzeń i cóż, widzimy się na kolejnych czytaniach. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny. Zapraszam Państwa na prognozę z kart Tarota, znaków Ziemi, na tydzień od 18 do 24 marca bieżącego roku. Przypominam, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam, abyście obliczyli swój znak ascendentalny. Link do strony, gdzie taki znak można sobie wyliczyć, jest w opisie tego filmu i być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki dotyczące Waszej sytuacji życiowej. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam potasowane, teraz je tylko przełożymy. I już patrzymy, co tam u naszych panienek w tym tygodniu ciekawego się wydarzy. Poniedziałek. Kochankowie. Wtorek. Cztery denary. Środa. Królowa miecz. Czwartek. Trzy miecze. Piątek. 10 denarów. Sobota. Rycerz mieczy. Pod królową. I niedziela. Dziesiątka kielichów. Bardzo ładnie. W tle czytania 9 buław. No dobrze. Kochani, w poniedziałek macie kartę kochanków. Karta mówiąca o jakiejś decyzji, o jakimś wyborze, ale jest to też karta mówiąca, że bardzo miło powinniście spędzić ten dzień ze swoim partnerem bądź partnerką. Będziecie wylewni uczuciowo, może jakieś spotkanie, może jakieś romantyczne wzniesienia w Waszym związku, coś się takiego zadziać. Co jeszcze? Kochankowie, jest to karta zodiakalnych bliźniąt, więc jak najbardziej możecie tutaj mieć do czynienia z tą osobą. To jest taka troszeczkę zakazana miłość, to mogą być jakieś rozterki, jakieś wątpliwości, ale na pewno zakochanie, tak? Na pewno związek, na pewno miłość, partnerstwo, spotkanie się ze swoim wybrankiem bądź wybranką, romans, więc wszelkie tego typu jakieś wydarzenia mogą się tutaj w poniedziałek wydarzyć. Ja myślę, że romantycznie po prostu przeżyjecie ten dzień. Być może wyjdziecie gdzieś razem z partnerem i po prostu bardzo fajnie ze sobą go spędzicie, że będziecie tacy oddani dla siebie, tak? Być może partner Wam jakąś niespodziankę sprawi. We wtorek 4 denary. No, będziecie oszczędni w tym dniu, więc jeżeli szykujecie się na jakieś zakupy, to raczej nie poszalejecie. Karta mówi o takiej blokadzie finansowej, tak? Kurczowo trzymamy się finansów, być może czekamy, aż wypłata wejdzie na konto, dlatego liczymy się z każdą złotówką, żeby po prostu tych pieniędzy na wszystko starczyło. 4 denary jest to karta materializmu, ale takiej też oszczędności. Karta, która mówi, że możemy w tym momencie liczyć tylko na siebie. No na pewno, jeżeli ktoś by się w tym dniu zwrócił do Was za jakąś zapomogę, to nie pożyczycie, tak? Jednak będziecie liczyć tutaj każdy grosz i boicie się o swoje pieniądze, tak? Jest to taki Wasz skarb, którego chronicie, no i oszczędnie być może zbieracie na coś pieniądze. Na pewno w tym dniu będziecie oszczędni, będziecie uważać z wydatkami. Co w środę? W środę pojawia się Królowa Mieczy. I teraz tak, jedna grupa panienek może mieć do czynienia z jakąś panią z trygonu powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, kobieta po 45 roku życia,
Bardzo mądra, inteligentna, zawsze powie to, co myśli, nie będzie owijać bawełnę. Może być trochę taka, może sprawiać wrażenie takiej oschłej, surowej, zimnej, niedostępnej, ale na pewno ma taki mądry, czysty, analityczny umysł i obiektywnie będzie tutaj wypowiadać się tak w jakiejś kwestii. Czy to będzie urzędniczka, czy prawniczka, czy notariusz, ktoś, kto jest związany z prawem, kto ma ogromną wiedzę. Z kolei dla innych grup panienek może być to spotkanie z waszą teściową bądź matką i ona może tutaj wrzucać jakieś swoje 3 grosze. Może być jakaś taka poważna rozmowa z nią. Tak patrzę, że w czwartek macie 3 mieczy, więc być może ta kobieta wam powie coś niemiłego, coś, co was zaboli, coś, co was zrani. No i uważajcie też, żeby ktoś tutaj za was nie podjął jakiejś decyzji, nie zadecydował za was, bo jeżeli będzie to jakaś urzędniczka albo jakiś właśnie adwokat, sędzina, no to może się tak zdarzyć, że po prostu ona tutaj jakiś osąd, jakąś decyzję wyda, coś postanowi, z czego niekoniecznie być może będziecie zadowoleni. No w czwartek, tak jak już mówiłam wcześniej, 3 mieczy, czyli jakieś rozczarowanie, ból, ktoś was zrani i to są słowa, to są myśli, czyli być może to, co w środę usłyszycie, was zaboli. Ja bym bardziej tutaj się kierowała w stosunku właśnie do teściowej albo matki, na jakieś kobiety. Może być to też lekarka jak najbardziej, może co niektóre panny z inna grupa będzie właśnie na jakiejś kontroli u lekarza i też coś się dowiedzą, że coś jest nie tak i to was właśnie bardzo zaniepokoi, tak? Ta 3 mieczy mówi właśnie o takim rozczarowaniu, o zawodzie, że sprawy no, jednak nie poszły tak, jakbyście chcieli i no, czujecie dyskomfort taki umysłowy, emocjonalny, tak? Coś was tutaj przygnębiło. Ale z kolei w piątek już bardzo ładna karta, 10 denarów, mówi o takiej rodzinie, mówi o sukcesach finansowych, to mogą być bardzo duże pieniądze, coś, co wzbogaci wasz budżet domowy, to są pieniądze, na przykład jakaś wypłata, premia, dodatki, niespodziewane jakieś pieniądze, być może wygrana, sprzedaż mieszkania, domu, nieruchomości albo zakup, też tak może być. No, 10 denarów ogólnie mówi o bogactwie materialnym, tak? O dużej ilości pieniędzy, o zamożności, ale też o majątku przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Może to jest spadek, może to jest zapis mieszkania. Być może tutaj po rozmowie z tą kobietą, albo to jest jakaś pani właśnie notariusz, albo wasza matka. Coś może tutaj rozmawiałyście i jednak tutaj będzie w piątek to zadowolenie z dużej ilości pieniędzy. Coś, co wzbogaci wasz budżet domowy, coś, co wpłynie na pomnożenie waszego majątku. W sobotę pojawia się mężczyzna, 30-35 lat, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik i to znowu może być jakaś informacja, coś do was dotrze szybko, jakaś wiadomość. No pomiędzy tymi kartami to widzę, że to będzie bardzo dobra wiadomość, będziecie bardzo zadowoleni. Rycerz mówi też o takiej pewności siebie, tak? O takim szybkim, analitycznym myśleniu, ale jest to też chaotyczna, gwałtowna energia, więc uważajcie, żeby tutaj nie wejść w konfrontację słowną z jakimś takim mężczyzną, no bo na pewno dojść może nawet do ostrej wymiany zdań, nawet awantury czy krzyków, więc no. Dobierzecie to do swojej sytuacji życiowej, na pewno wiecie, czy ktoś taki jest wśród was, w waszym otoczeniu. Niemniej pamiętajcie, żeby tutaj nie wchodzić z nim w polemikę słowną, nie dyskutować, bo ta osoba czasami może powiedzieć za dużo, co później może zaboleć, tak? Ale ogólnie karta mówi o szybkich, nowych jakichś wiadomościach i o takiej pewności siebie, tak? Czyli możecie być osobami pewnymi siebie, takimi właśnie analitycznymi, mądrymi, wszystko będziecie dokładnie musieli przemyśleć, zanim jakiekolwiek decyzje zostaną podjęte. No i dobrze, i mamy niedzielę. Niedziela bardzo spokojna, bardzo fajna, bardzo sympatyczna, spędzona w gronie rodziny. Zazwyczaj ci z Państwa, którzy mają żony lub męża, dzieci, to razem miło spędzicie ten dzień w domu. W takiej spokojnej, cichej atmosferze. To jest takie właśnie ognisko domowe, które nas grzeje, które podnosi emocje. Ci z Państwa, którzy są samotni albo tylko w relacji z partnerem, to jak najbardziej też razem będziecie szczęśliwi. Bardzo miły dzień, spokojny, nic złego nie powinno się wydarzyć.
Odpoczniecie, uspokoicie myśli, emocje, pełnia szczęścia, pełna takiego bezpieczeństwa emocjonalnego karta, więc na pewno w tym dniu zrelaksujecie się, będzie to dzień spokojny, taki miły i obfity we wszelkie tam takie emocjonalne wasze pragnienia, tak? Wszystko powinno się w tym dniu ułożyć, będzie po prostu spokój, szczęście i taka no, pogoda ducha, tak? Taki relaks pełen. W tle czytania mamy dziewiątkę mieczy, która mówi, żebyście byli ostrożni, żebyście cierpliwie bronili swoich racji, swoich wartości. Dziewiątka mówi o braku zaufania, żebyście byli czujni, żebyście wszystkim nie ufali, bo tu troszeczkę osób macie w tym tygodniu, więc uważajcie na to, co komu mówicie. Ogólnie dziewiątka mówi, że już jesteście zmęczeni tym wszystkim, że jesteście zmęczeni taką walką o swoje, ale jednak wytrwale bronicie swojego, wyznaczacie granice, na ile kto może sobie pozwolić i no nie ustępujecie, tak? Wytrwale dążycie tutaj do celu. Karta może też mówić, że czekacie na właściwy moment, żeby coś zrealizować i pod spodem mamy pazia denor, więc być może chodzi tutaj właśnie o jakieś transakcje finansowe, być może nowa praca. Dobrze. Teraz ogólna karta rada dla naszych panienek na ten tydzień. To może być też wasz partner tutaj. Bardzo miło spędzicie weekend z nim, tak? Też tak może być, ten rycerz mieczy. Ale to oczywiście nie dla wszystkich. Poproszę o kartę radę na tydzień od 18 do 24 marca dla zodiakalnych panienek. Król denarów. Karta radzi, żebyście dbali o swoje pieniądze, żebyście dbali o swoje stanowisko, żebyście dbali o swoją sytuację materialną, nie pozwolili nikomu wejść buciorami w wasze życie, żebyście wszystkie sprawy sobie poukładali. Karta też mówi o oszczędności, żebyście jednak ten majątek rodzinny rozmnażali, odkładali może coś na czarną godzinę, żebyście mieli jakieś zaplecze finansowe. Ogólnie też karta mówi o ojcostwie, o takim dobrym ojcu, który potrafi zadbać o swoją rodzinę, więc być może zadbajcie o to, żeby te pieniądze były, żeby niczego wam nie brakowało i żebyście po prostu sobie żyli godnie, wygodnie, bez takiego stresu w głowie, że na coś może znowu zabraknąć i trzeba z tymi pieniędzmi się będzie jednak delikatnie obchodzić. Dobrze, ogólna karta anielska jeszcze, proszę o zabieganie panny, 18.24 marzec. Wybierzemy sobie aniołka. Bądź ze sobą szczery. Takie jest przesłanie. Bardzo proszę. Spójrz w głąb swego serca, a dowiesz się, jaka naprawdę jest ta sytuacja. Możesz bezpiecznie przyjąć prawdę, bo wesprzemy Cię i poprowadzimy przez niezbędne zmiany. Możesz na nas liczyć. Otoczymy Cię opieką, użyczając odwagi i siły. Skup całą uwagę na swoich prawdziwych pragnieniach, a przybędą do Ciebie na skrzydłach aniołów. No widzicie, kochani. Czyli trzeba wszystko dokładnie analizować i dopiąć swego, tak? Tylko mądrze podejść do każdej sytuacji. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Życzę wam wspaniałego tygodnia, udanego, żeby wszystkie wasze sprawy pozytywnie się pozałatwiały, żeby ten tydzień był szczęśliwy, radosny. No i oby do tej niedzieli, do tego odpoczynku, tak? Kochani, pozdrawiam was bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejne czytania. Pamiętajcie sprawdzić swój ascendent. I do usłyszenia. Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki. I zapraszam Państwa na tygodniową prognozę z kart Tarota od 18 do 24 marca bieżącego roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne. Nie z każdym może rezonować, dlatego zachęcam do sprawdzenia swojego znaku ascendentalnego. Link do strony, gdzie taki znak można sobie obliczyć, znajdą Państwo w opisie tego filmu. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty jak zwykle mam już potasowane. I już patrzymy, co tam u naszych byczków ciekawego w tym tygodniu się zadzieje. Poniedziałek. Rycerz mieczy.
Paźmierz. Środa. Piątka denarów. Czwartek. Cztery denary. Piątek. Trójka kielichów. Sobota. Dwie buławy. I niedziela. Sprawiedliwość. W tle czytania karta diabła. Przed chwilą koziorożec też miał diabła w tle. Wasza energia, ale już nie tak bardzo jak koziorożcowa, więc kochani, uważajcie tutaj na jakieś spięcia nerwowe, tym bardziej, że nerwowo widzę, zaczyna się od samego tygodnia, od samego początku. Poniedziałek, rycerz mieczy. Nowe jakieś nieoczekiwane wydarzenia, nowe jakieś informacje, ale też możecie mieć do czynienia tutaj z mężczyzną 30-35 lat, z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik, jakiś urzędnik, policjant, adwokat, jakaś osoba, która zna się na prawie, jest osobą bardzo mądrą, ale chaotyczną, nie da sobie powiedzieć, nie da dojść do słowa. To jest też karta mówiąca o jakichś sprzeczkach, o jakichś takich awanturach, może mocne słowo, ale takiej ostrej wymianie zdań. Z kimś możemy tutaj rozmawiać, ale tak no, już na ostrzu noża, że tak powiem. Ale rycerz mieczy z kolei dla innych byczków może oznaczać pewność siebie, tak? Że będziecie błyszczeć inteligencją, będziecie tutaj wszystko analizować, patrzeć na wszystkie sprawy obiektywnie. Jakieś sprawy urzędowe, to naprawdę musicie się tutaj wykazać jasnością umysłu, wszystko dobrze posprawdzać, żeby jakichś kruczków, jakichś drobnych druczków, jakieś drobne druczki wyłapać, tak? Ewentualnie coś by się tam nie zgadzało. Ogólnie bardzo szybka energia, mówię, nieoczekiwane wydarzenia, wiadomości, mogą być jakieś sprzeczki, mogą być jakieś ostre wymiany zdań. I teraz tak, we wtorek widzę kontynuację, ponieważ mamy pazia mieczy, który ten sam trygon, bliźnięta waga wodnik, powietrza, młoda energia. Znowu miecze, znowu myśli, znowu jakieś mogą być sprawy do wyjaśnienia, mogą być jakieś nowe informacje, jakieś wiadomości, ale też mogą być pomówienia, mogą być jakieś plotki. Ktoś może mieć do nas jakieś pretensje, ktoś może kazać nam się wytłumaczyć z czegoś, tak? Z kolei dla innej grupy byków może być to informacja o rozpoczęciu nauki, tak? Szkolenia się, podnoszenia swoich kwalifikacji, tak? Ogólnie paź mówi o kierowaniu się intelektem i faktami, tak? Wyjaśnianiu jakiejś sytuacji, jakiś intryg. Więc myślę, że to jest kontynuacja tej energii tego rycerza mieczy, który tutaj mógł coś zamieszać. Mógł wprowadzić jakiś chaos tutaj na początku tygodnia. I teraz tak, w środę karta piątki denarów, karta biedy, karta straty. Uważajcie na zguby, uważajcie na złodzieja, uważajcie na wszelkiego rodzaju straty. Ci z Państwa, którzy gdzieś tam lokują pieniądze na giełdach, na jakichś inwestycjach, może być spadek, może być strata. Z kolei inne byki mogą w tym dniu już naprawdę no, kiepsko mieć z finansami, oczekują być może wypłaty. Z kolei inni mogą stracić pracę, to może być jakaś nieoczekiwana wiadomość właśnie może od komornika, czy od jakiejś osoby, która będzie po prostu żądała od Was pieniędzy. Piątka denarów, no to jest karta biedy, brak pieniędzy, strata tych pieniędzy, tak? Jakiś niezdany egzamin, być może z kolei inna grupa byków, która tu podchodzi do jakiegoś egzaminu, dlatego jest karta tego intelektu, tych myśli, tej nauki. Może być porażka, więc uważajcie, kochani, na to. No i tak jak powiedziałam na początku, wszelkie zguby, złodziej, jakiś mandat, no uważajcie, żeby tutaj ten dzień jednak był taki, no, ostrożny. Kierujcie się ostrożnością. No i w czwartek konsekwencje tego, tak? W czwartek mamy po prostu
czwórkę denarów, która mówi, że boicie się o swoje pieniądze, wy ich chronicie jak własny skarb. No, jest to karta oszczędności, jest to karta liczenia się z każdym groszem, z każdą złotówką. Nie chcecie stracić, chcecie jak najwięcej tych pieniędzy zatrzymać przy sobie. Nie chcecie się dzielić tymi pieniędzmi, czyli tak jakby ktoś tutaj żądał od was pieniądze, być może jakiś urzędnik, a wy nie chcecie dać tych pieniędzy, nie chcecie się podzielić, tak? Też może być taka informacja. Czwórka denarów, oszczędność, tak? Taka nawet chciwość bym powiedziała i nacisk na materię. Boicie się stracić pieniądze, chcecie je zatrzymać dla siebie. Ale kochani, już piątek, mamy trzy kielichy, czyli już wasz humor się poprawi, coś będziecie tutaj świętować, balować, no być może po takim ciężkim tygodniu troszeczkę wyjdziecie gdzieś z przyjaciółmi, zabawicie się, żeby to wszystko odreagować, żeby te emocje gdzieś tam uszły w zabawę, w zapomnienie, żeby po prostu podnieść swoje wibracje, poprawić swój humor i nie zadręczać się. Tak, karta trójki kielichów, świętowania jakiegoś zwycięstwa, jakiegoś sukcesu albo po prostu miło spędzony dzień w gronie znajomych, przyjaciół, rodziny. Będziecie w takim szampańskim nastroju, będziecie się cieszyć, bawić, może wyjdziecie gdzieś z przyjaciółmi i tak jak mówię, odreagujecie na ten stres całego tygodnia. W sobotę dwie buławy, czyli jakaś decyzja przed wami. Coś musicie wybrać, nad czym się zastanowić, coś chcecie rozpocząć, jakąś nową drogę, ale jeszcze stoicie, jeszcze jesteście bierni, jeszcze nie wiecie, co macie zrobić, dopiero planujecie, dopiero analizujecie, zastanawiacie się, co dalej. No dwie buławy, jest to karta wyboru, tak? Jest to karta planowania, ale jest to też karta partnerstwa, spółki, więc być może jakiś tutaj jakaś propozycja wyjdzie, ewentualnie będziecie coś z partnerem tutaj planować, tak? No na razie stoicie w miejscu i zastanawiacie się, do której skrzynki ten klucz pasuje, prawda? Którą drogę, którą możliwość wybrać. Niedziela, karta sprawiedliwości, karta zodiakalnej wagi, więc w tym dniu możecie spotkać się z taką osobą. Karta surowego, takiego, może nie surowego, obiektywnego, sprawiedliwego osądu, jakiejś oceny. Karta sprawiedliwości mówi nam o równowadze, ale mówi też o urzędach, papierach. No w niedzielę no to raczej niekoniecznie może załatwianie spraw urzędowych, ale może wy tu musicie podjąć jakąś decyzję odnośnie spraw urzędowych, bo może jakiś list polecony, coś tu na początku tygodnia przyszło, co was bardzo zaniepokoiło, coś, co dotyczy pieniędzy i teraz wy po prostu no, musicie działać. Może jakieś pismo trzeba napisać urzędowe, może poradzić się jakiegoś prawnika, może do sądu odwołać się. No jakieś tutaj sprawy takie wiszą w powietrzu. To jest karta też przyczyny i skutku, karta jakiejś umowy, karta, no tak jak powiedziałam, osądu, takiego sprawiedliwego, obiektywnego, bez kierowania, ingerowania uczuciami, tak? Czyli po prostu, no na co zasłużyliśmy sobie, tak będzie, taki będzie osąd. No musicie tutaj dopasować już do swojej sytuacji, ale karta sprawiedliwości, karta zachowania równowagi, karta osądu, karta urzędów i spraw takich prawnych, nawet bym powiedziała. No i ten nieszczęsny diabeł w tle. Ten nieszczęsny diabeł, uważajcie, żeby ta nerwowość nie wzięła górę. Uważajcie, żebyście się nie dali złapać w sidła, w pułapkę, jakieś manipulacje, jakieś krętactw, żebyście byli zależni od jakiejś sytuacji lub jakiejś osoby. To są jakieś nielegalne sprawy, to mogą być jakieś uzależnienia, jakieś nielegalne pieniądze, nacisk też na materializm, tak? No uważajcie, żeby ten diabeł was nie kusił, żeby ta sprawiedliwość tutaj była po waszej stronie, żebyście nie robili jakichś nielegalnych interesów, jakichś nielegalnych tutaj kroków, które po prostu mogą zaważyć na tej waszej ocenie i żeby później no, nie było niefajnie. Karta diabła. Ogólna nerwowość, ale też przyjemności, za które prędzej czy później będziecie musieli zapłacić. To jest też karta mówiąca o braku umiaru, o kłamstwach, pokusach właśnie, manipulacji, o jakiejś przemocy, nawet strachu, tak? Bo ten diabeł może was szantażować, może was tutaj straszyć, być może, tak jak mówię, jakieś urzędowe tutaj sprawy, jakiś tutaj prawnik, ktoś się tu do was odezwał i chodzi na pewno o pieniądze. Więc nie dajcie się, lepiej iść do jakiegoś adwokata o poradę prawną,
i po prostu niech on załatwia za Was te sprawy, bo jak będziecie sami na własną rękę, to ktoś może Was tutaj zmanipulować i po prostu wykorzystać, oszukać i wszystko będzie na Waszą niekorzyść. Dobrze, kochani, jaka jest karta rada jeszcze dla naszych byczków na ten tydzień? 18-24 marca, byk. Rycerz kielichów, kochani. Rycerz kielichów mówi o dobrych wiadomościach, o pozytywnym myśleniu, o kreatywności, o wyobraźni, o oderwaniu się troszeczkę od spraw codziennych. Więc moi kochani, no ja myślę, żebyście troszeczkę wyluzowali, troszeczkę być może nie myśleli o tych wszystkich sprawach w takich czarnych barwach, tylko po prostu, nie wiem, no wyjdźcie gdzieś ze znajomymi i zabawcie się, tylko też uważajcie na alkohol, tak? Zobaczcie, jak on tego kielicha tutaj w górę wznosi, więc żeby nie było to tak, że po prostu pójdziecie w tango i żebyście nie opłakiwali tutaj jakiejś sprawy poprzez alkohol, o czym mówi ten diabeł, tak? Żebyście się nie dali pokusić, no i nie poszli, że tak powiem, w tą złą stronę. Więc miejcie nad wszystkim kontrolę, oczyście swoje emocje, ale nie w taki negatywny sposób, o jakim mówi to diabeł. Jeszcze aniołka poproszę dla naszych byczków. Rodzina. Widzicie, wsparcie jest w rodzinie, na pewno. Piękna karta. Przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące Cię z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w Twoich myślach i sercu anioły i kojące błękitne światło otoczą tę osobę, Ciebie i całe to doświadczenie. Przyjmij dary, jakie ofiaruje Ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia Cię spokój. Widzicie, kochani, musicie troszeczkę wyluzować. Ja nie wiem, może ten rycerz mieczy to jest faktycznie ktoś z członków Waszej rodziny i on może tutaj jakieś rozsiewa plotki, może Was śledzi, bo karta pazia mieczy to też jest karta obserwacji, śledzenia. Nie wiem, może jakaś jest chora miłość, tak, toksyczny związek, że jesteście od kogoś uzależnieni, że Wasz partner tak Was pilnuje, że naprawdę dochodzi do takich sytuacji, jest tak zazdrosny, że nawet Was śledzi, tak. I tutaj po prostu wychodzą jakieś niejasne sprawy. No musicie już to do siebie dopasować, ale ogólnie karta mówi, że macie wsparcie w rodzinie. Pamiętajcie, żeby pomedytować, pomodlić się, zwrócić się z prośbą do aniołów, żeby otoczyli Was takim kokonem miłości i wtedy wszystko powinno się szczęśliwie ułożyć. A tymczasem życzę Wam wspaniałego tygodnia, samych pomyślności. Pamiętajcie, sprawdźcie swój znak ascendentalny, bo czasami jest tak, że znak słoneczny nie rezonuje, a nacisk bardziej na energię ma właśnie znak ascendentalny. I cóż, życzę jeszcze raz wszystkiego dobrego. Zapraszam na kolejne czytania. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, kochani.